Z radykalnymi zmianami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi muszą mierzyć się mieszkańcy Pomorza od początku 2013 roku. W życie bowiem weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System funkcjonujący w naszym kraju przez ostatnie 20 lat odszedł do lamusa, a zmiany prowadzić mają do polepszenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także ograniczania składowania bioodpadów. Na czym polega odpadowa rewolucja? Każda gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, z którą podpisze umowę na odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych. Ograniczając produkcję odpadów w gospodarstwach domowych oraz segregując je, zyskujemy nie tylko porządek, ale i dużą oszczędność pracy i środków niezbędnych do ich transportu, unieszkodliwiania oraz odzysku. Za selektywną zbiórkę gmina pobierać będzie niższe opłaty zgodne z uchwaloną stawką. W sposób naturalny ograniczy się także proceder spalania śmieci w gospodarstwach domowych oraz podrzucanie ich do lasu czy sąsiadów. Ponadto gmina zorganizuje dla mieszkańców bezpłatne punkty odbioru odpadów, takich jak stara lodówka, przeterminowane leki czy zużyte baterie. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do 2018 roku na Pomorzu wyznaczono 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Są to obszary liczące co najmniej 150 tysięcy mieszkańców albo gminy liczące powyżej 500 tysięcy mieszkańców. W regionach tych działają regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zwane w skrócie RIPOK-ami. Region Szadułki, obejmujący RIPOK w Gdańsku-Szadułkach. Region Ekodolina, czyli RIPOK w Łężycach. Region Północny, na który składają się RIPOK w Czarnówku koło Lęborka oraz składowisko w Chlewnicy. Składowisko do czasu rozbudowy sortowni w Czarnówku działa jako instalacja zastępcza. Natomiast po rozbudowie sortowni i części biologicznej instalacja w Chlewnicy otrzyma status RIPOK. Tu funkcjonuje także RIPOK Swarzewo, instalacja regionalna do zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych. Jest to kompostownia odpadów biodegradowalnych zlokalizowana przy oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Region północno-zachodni obsługiwany jest przez RIPOK Bierkowo i RIPOK Siężno. Jest tu także RIPOK Wodociągi Słupsk, instalacja regionalna w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych. Z kolei w regionie południowo-zachodnim w trakcie budowy znajduje się RIPOK Nowy Dwór. Funkcjonuje tutaj też RIPOK Przechlewo, instalacja regionalna w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych. Region południowy to RIPOK Stary Las koło Starogardu Gdańskiego oraz RIPOK Gostomie, instalacja regionalna w zakresie składowania pozostałości, sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Przenosimy się na wschód. W regionie wschodnim docelowo mają być 2 RIPOK-i. Do funkcjonującego już zakładu w Gilwie Małej niedługo dołączy będący aktualnie w trakcie budowy RIPOK Tczew. W tym regionie działa także instalacja regionalna w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych – RIPOK Komunal Serwis Wonhal Polska. RIPOK-ami mogą być zakłady termicznego przekształcania odpadów, zakłady segregacji odpadów, kompostownie oraz składowiska odpadów. Instalacje takie powinny posiadać moc przerobową, wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy mieszkańców. Do RIPOK-ów trafiać będą zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Z
Zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców samochodami ciężarowymi w zamkniętych kontenerach lub samochodami ze zgniotem, tak zwanymi beczkami. Śmieciarka przewozi zwykle od 3 do 8 ton. Średnio każdy z mieszkańców produkuje około 330 kg odpadów na rok. Przy wjeździe do zakładu odpady przywożone od mieszkańców ważone są na wadze samochodowej. Następnie samochody kierują się do hali przyjęć, gdzie są rozładowywane. Po wstępnej kontroli odpadów ładowarka przerzuca je do przenośnika załadowczego, z którego dalej wędrują do kabiny wstępnej segregacji i na kolejne etapy sortowania na linii sortowniczej. W kabinach sortowniczych pracują osoby, których zadaniem jest wybieranie szkła, puszek aluminiowych i odpadów o dużych gabarytach, które mogłyby utrudniać dalsze procesy segregacji. Każdy z pracowników ma obok siebie syp wraz z kontenerem pod kabiną, do którego wrzuca wysegregowane rodzaje odpadów. Po przejściu przez kabinę sortowniczą odpady zostają przekazane do rozdrabniarki. Ma to ułatwić segregację odpadów na kolejnych sitach mechanicznych, które wydzielają frakcję zawierającą bardzo dużą ilość odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do biologicznego przetwarzania w kompostowni, frakcję drobną zawierającą popiół, gruz i inne drobne cząsteczki, frakcję zawierającą odpady podlegające dalszemu ręcznemu sortowaniu w celu wydzielenia surowców wtórnych typu folia, plastik, metale kolorowe, żelazo, papier i opakowania Tetra Pak. Część wyselekcjonowanych surowców jest prasowana, a odpady, w zależności od kategorii, przekazywane są do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich przetwarzaniem. Te firmy to huty aluminium, huty metali, huty szkła, fabryki papieru czy firmy przetwarzające tworzywa sztuczne. Do zakładów utylizacyjnych trafiają również odpady biodegradowalne. Ich odzysk może odbywać się na dziesiątki sposobów różniących się zasadniczo co do przyjętej technologii. Niezależnie od przyjętej technologii, otrzymany produkt wymaga dodatkowego przygotowania przed przekazaniem do odbiorcy końcowego, a nawet przed składowaniem. Najprostszym wariantem jest zastosowanie sita dla oddzielenia drobnej frakcji przekompostowanej od tej wymagającej dalszej obróbki lub przeznaczonej do składowania. Magazyn kompostu może mieć formę utwardzonego placu ziemnego, placu betonowego lub placu dodatkowo wyposażonego w ściany betonowe, co pozwala na składowanie większej ilości materiału na mniejszej przestrzeni. Ustabilizowane biologicznie odpady wykorzystywane są do rekultywacji składowiska odpadów, budowy skarb i obwałowań przy drogach lub jako kompost nawozowy, jeżeli odpady zielone zbierane były selektywnie przed kompostowaniem. Demontaż odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble, sprzęt AGD, odbywa się zazwyczaj na placu lub w specjalnym obiekcie kubaturowym. Podstawowe wyposażenie to ręczne elektronarzędzia i pojemniki, a w większych instalacjach specjalistyczne urządzenia strzępiące, prasujące, myjące, odsysające.
Nowoczesne zakłady znakomicie sobie radzą również z rozdrabnianiem odpadów budowlanych. Ze względu na uciążliwość akustyczną oraz pylenie, odpady te zazwyczaj rozdrabniane są na specjalnym placu z boksami na poszczególne frakcje oraz elementy wydzielone, takie jak szkło, metal czy tworzywa. Składowisko jest ostatnim elementem gospodarowania odpadami. Musi być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający niezawodne funkcjonowanie zarówno w trakcie wieloletniej eksploatacji, jak i przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu. W przypadku obiektów takich jak składowiska wymagana jest maksymalna szczelność i minimalne oddziaływania na otoczenie. Każde składowisko wyposaża się w zewnętrzny system rowów drenażowych, uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów, a także w instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego, który można wykorzystać do celów energetycznych. Pełną kontrolę nad wszystkimi procesami mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów zapewnia komputer sterujący. Sterowanie pracą instalacji oparte jest na skomplikowanych algorytmach i procesach komputerowych, jednak osoba sterująca ma pełną wizualizację procesów technologicznych, a co za tym idzie, ma też możliwość sprawowania kontroli nad całością. Podstawową kwestią dla każdego z nas jest odpowiedź na pytanie: odpady to śmieci czy surowce? Wspólnym interesem dla dobra ludzi i środowiska jest wprowadzenie i utrzymywanie sprawnie działających systemów selektywnej zbiórki i proekologicznego zagospodarowania odpadów. Ale sprawność działania tych systemów w dużym stopniu zależeć będzie od indywidualnych starań każdego z nas. Najważniejszy jest pierwszy krok postępowania z odpadem, czyli to, co dzieje się z nim w gospodarstwie domowym, w naszym domowym śmietniku. Jeśli naprawdę dążymy do ponownego wykorzystania odpadów, segregować je będziemy już w naszych domach. Gmina odbierze od nas zarówno odpady selektywnie zebrane, jak i te zmieszane, ale im szybciej następuje ich segregacja, tym większe są szanse na ich ponowne wykorzystanie. Segregacja odpadów, jak i nasze inne wybory co do postępowania z odpadami, są regulowane przepisami prawnymi, ale to, jak postąpimy, zależy głównie od naszej kultury i obywatelskiej odpowiedzialności.